Dzień dobry, nazywam się Darek Groch, startuję dzisiaj na prawą rękę na Nemirov World Cup. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają i kibicują. Mam już dwie walki do przodu, jedną z zawodnikiem z Ukrainy, drugą z Rosjaninem. Przegrałem tylko z Olojewem, więc jestem bardzo zadowolony i chciałbym jeszcze wygrać parę walk. Dziękuję. Wczoraj pokazywaliśmy statuetkę odlanych w ubiegłym roku w Sopocie dłoni Johna Brzęka i Denisa Cyplenkowa. I teraz pokazujemy ją jeszcze raz i znamy cenę 100 zł polskich. Ale start. Janusz Piechocki jest z nami i oceni pierwszy dzień zawodów. Bardzo udane wczorajsze zawody, szczególnie naszych zawodników, chociaż nie zajęli czołowych miejsc. Ale ciekawe zawody, jeden z najlepszych zawodników amerykańskich, Badgent, nie dostał się nawet do finału. Zamieszali bardzo, że tak powiem, Babajew, wygrał zawody Ukrainiec, Andrzej Puszkar. Znakomite występy, wysoka jakość zawodów. To nie jest oficjalny mecz, to jest rodzaj treningu, konsultacji pomiędzy dwojgiem zawodników. Jak widać, ręce bolą. I teraz jeszcze szczegóły.